Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Dziś kolejny odcinek z cyklu budowy obórki dla kozy. Ściany są, jak widzicie, nader zacnie się one prezentują, a tematem dzisiejszego odcinka będzie dach, czyli to, co koza ma nad głową. Zaczynamy od wykończenia tych oto tutaj trójkątów, ale żeby to zrobić, muszę przymocować krawędziaki i potem będziemy lecieli ściany, te tutaj boczne trójkąty, a potem deski na dach. Także do roboty! Zapomniałem kupić krawędziaki na dach. Tartak będzie jeszcze czynny przez 2 godziny tylko, więc muszę się spieszyć, bo idą święta, a koza na święta przecież musi mieć dach. Także wskakuję w żuka i ruszam po dechy. Prąd jest, sanie jest. Co, odpalamy bestię? O, idzie! Dobra, komu w drogę? Temu czas. Tak sobie mknę po bezdrogach tego pięknego kraju i zastanawiam się, gdzie upchnę te krawędziaki, bo na pasy to raczej nie. One będą miały między 3 a 4 metry długości, no więc musiałbym wystawać sporo poza pakę. No i tak dochodzę do wniosku, że chyba wykorzystam kolejny już raz bagażnik strażaków na dachu, gdzie dawniej wozili węże strażackie, akcesoria, nie wiem co tam jeszcze. Pierwszy raz jak wykorzystywałem ten bagażnik, wiozłem na nim 2 choinki na święta. Kończę, bo nie mogę skoncentrować się na jeździe, a przecież to niebezpieczne. Widzimy się w Tartaku. No żuk to jest jednak świetne auto. Są takie załadowane. Krawędziaki, przepraszam. O proszę, elegancja. Dobra, pięknie pachnie w samochodzie. Czołem przygoda, ruszamy. Spójrzcie tylko. Kolejne świetne rozwiązanie w żuku poza wspomnianą już wcześniej klimatyzacją. To są szyby. Żadnej elektryki, która mogłaby się zepsuć. Żadnych korbek mechanicznych, które również mogą się zepsuć. Po prostu zasuweczka. Czyż to nie wspaniałe? Piękna polska myśl techniczna. W ogóle śmieszną sytuację miałem w Tartaku, nie chciałem wam tego mówić podczas jazdy, bo było głośno. Facet się mnie pyta, ile chcesz tych krawędziaków? Ja mówię, no tak ze 20. A on mówi, to ty chłopie dużą burę stawiasz. A ja mówię, jak dużą? 2 na 3 metry. O. 2 na 3 metry. A on mówi, i ty chcesz tam na dach wsadzić, na górę, 20 takich krawędziaków? A ja mówię, no tak. On mówi, chłopie, i tak machnął ręką. Mówi, chłopie, przy to wszystko ci się złoży. Co ile ty chcesz te krawędziaki stawiać? Ja mówię, no tak co 20 cm. On mówi, ja jeźdź, ty machnął ręką. Co 80 się stawia, chłopie? 70, 80. Mówi, jak ty tu 5 wsadzisz, to będzie dużo. Ja mówię, a no dobra. No to poproszę wtedy 6, tak na wszelki wypadek. Czerwony się zrobiłem, poszedłem. Nie wiem, czy powinienem się chwalić takimi historiami, no ale... Ale jak już gadam, to gadam. Dobra, nie ma co gadać po próżnicy, zabieram się za robotę. Trzeba szlifować, malować, ściany stawiać. Jedna już jest. Uwielbiam wakacje. Szłoń, szłoń, leniwy szłoń. Spać do 12 i tego typu akcje. Szłoń, szłoń, leniwy szłoń. Do szkoły nigdy chodzić nie kochałem. Na lekcjach nudziłem się, a czasami spałem. Bo wolny czas to jest coś, co lubię. Tych, co pracują i się uczą, nie rozumiem. Po prostu od urodzenia jestem chory na lenia. Słoń, słoń, leniwy słoń. Wszystko co robię, robię tak od niechcenia. Słoń, słoń, leniwy słoń.
głowie mi huczy, a ręka boli. W pracy czuję się niczym w niewoli. Powolny czas to jest coś, co lubię. Tych, co pracują i się uczą, nie rozumiem. Koniec domu i koniec solo. Kantówki są już przymocowane, zabieramy się teraz za trójkąty. Plan generalnie jest taki, że tutaj wstawiamy po ukosie grubą belkę pionową, no i lecimy te deserie. Oba trójkąty są już gotowe, cyk, prezentują się elegancko. Możemy teraz zacząć kręcić dechy dachowe. Wycinam wymiar tutaj 40 cm z obu ze stron, bo tyle te dechy mają przestawać poza obrys obórki. No i co? Szlifuję, maluję i kręcimy. Lekki zgrzyt. Spójrzcie, tutaj ładnie zachodzi. Tutaj wielka szpara. I tutaj również ładnie się zachodzi. Decha jest po prostu przekoszona na długości. Muszę ją wykręcić i przerzucę ją na tył, a tutaj będę dobierał tak, żeby ładnie się licowało z jak najmniejszymi szparami. Dach w obórce jest już prawie skończony. Koza tutaj zasuwa, a zobaczcie, kto do nas zawitał po kilku dniach nieobecności. Cyk, Baksiu. Siema, Baks, co tam słychać? Widzisz, jaka ładna obora? Ostatnio jej nie było. A teraz stoi. Wcina trawkę, opala się na słoneczku. Elegancko, już myślałem, że coś mu się stało. No ale dobra, to bywaj zdrów, Baksiu. My wracamy do roboty przy dachu. No w zasadzie zostały mi tutaj już ostatnie dechy do skończenia, ostatnia decha. No co się burzysz, mała? Zaraz będziesz miała domek. Nie ma co się burzyć. No i kończymy dach. Tutaj jeszcze takie wcięcia muszę zrobić, ale to wszystko zobaczycie. Dach położony. Dobrze się prezentuje. Czas teraz zaślepić te tutaj otwory wrotowe, żeby kozie nie wiało od góry. Tylnie klepki są już zakręcone. Te tutaj z przodu też. Tutaj muszę poczekać, ponieważ teraz podocinam takie małe kawałeczki i ułożę jodełkę tutaj na tym słupie nośnym. No i potem zakręcimy górę. Zabieramy się teraz za drzwi. Plan jest taki, żeby one nachodziły tutaj na tą ścianę z dwóch stron. Zawiasy będą tutaj, bo tutaj się nie zmieszczą. Otwierane będą tak. No i mają one zachodzić lekko na tą ścianę. Także co, kręcę takie deski. Z tyłu zbijam je zetką, montuję zawiasy i gotowe. W teorii. Drzwi będą szerokie na 100 cm. Pracują i się uczą, nie rozumiem. Koniec domu i koniec solo. Bo przeurocza dziewczyna. Słoń, słoń, zakochany słoń. Jestem nieśmiały, ale to nie moja wina. Słoń, słoń, zakochany słoń. I nie wiem co robić, nie śpię nocami. Żarty żartami, tak to bywa z kobietami. Kocham wakacje, muzykę i już. Baby Cochran, the summertime blues. No i proszę, drzwi są już gotowe. Czy pasują? Pasują. A czy działają? Pyk. I pyk. Tutaj jest zrobione takie tymczasowe zamknięcie. Wymienię to na okucie metalowe, na taką zasuwę, ale dopiero po tym, jak zrobię narożniki. Wydaje mi się, że te zawiasy też wymienię na większe.
będą mocniejsze, stabilniejsze, ale też całość, myślę, będzie ładniej się prezentowała. Wszystko to jednak zobaczycie w kolejnym, chyba już ostatnim odcinku, a póki co żegnam się z Wami. Do zobaczenia! I na koniec zdradzę Wam jedną poradę. Jeśli będziecie kiedykolwiek bawić w tartaku, uważajcie na buzię, nos i oczy. Bo tam wszędzie leży drzewny pył. Jak tylko zawieje wiaterek, atakuje on niesamowicie, jest wredny i nie bierze jeńców. Dostaje się po prostu wszędzie. Człowiek jest uziemiony, coś jakby zaatakował nas oddział specjalny i rzucił granat hukowy.